Zaczynamy, uwaga. Klaps pierwszy, ujęcie pierwsze. Jesus. I majówki życzę miłe. Co? 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 Jesus. Ja tak. Jesus. Będziemy szli w tą i z powrotem. Dziecko wtedy padnie. Jesus. Takie 8. 4,5. No 9. No przecież mówisz, że 9. Przecież mówię, że 9. Jesus. A czemu ja na siebie kamerowałem? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Cześć. Słuchajcie, od jakiegoś czasu już to jest któryś film, gdzie witamy się z wami przed samochodem. No ale właśnie, no bo jedziemy na wycieczkę. Zrobiliśmy zakupy. Pakujemy Zobaczcie. Misia w teczkę. Pakujemy misia w teczkę. Misie zapakowane? Jak zwykle. Jak zrobiliśmy zakupy, jesteśmy przed Biedrą, słuchajcie, za Lęborkiem. Już kiedyś na parkingu tej Biedronki spaliśmy, jak jechaliśmy do Szwajcarii. Kto nie widział, to zapraszam do filmu. No i co? I tutaj zrobiliśmy sobie zakupki, ponieważ jedziemy, gdzie my jedziemy? Na Rugie. Tak, wybieramy się na Rugie. Także kilka dni nas nie będzie w domu, więc zrobiliśmy, zobaczcie, ile wody, ile plastiku, oh my god. Tyle wody. Wszystko z produkcji plastiku. Tak. Dobra. Tyle wody bierzemy, no bo woda to życie, więc to jest podstawa. Mini pieczareczki. Tak, mini pieczareczki. To też podstawa. Dokładnie. Ja idę wodę schować. Dziewczyny tutaj rozpakowują zakupy. No i jeszcze muszę bardzo ważną rzecz zrobić, której jeszcze nie zrobiliśmy w tym sezonie, a mianowicie nakleić naklejki nasze. Tak. No, Matylda, później sprawdzisz, czy tata dobrze nakleił, tak? Czy równo jest. Czy równo. Dobra, ja za chwilę będę naklejać. No i co? No, zbieramy się. Rozpakowujemy rzeczy, tak jak powiedziałem, i ruszamy w drogę. I plan jest taki, żeby w okolicach gdzieś przed Świnoujściem spać, prawda? Ale to jeszcze tak, będziemy tak. spali, bo znaleźliśmy... Fajnie ta szmatka wygląda tak tutaj. Dobrze, elegancko, no elegancka. Humorystycznie nie bardzo. Kurde. Następnym razem dopiero lepiej szmatkę. Dobrze, to ja tak zrobię, o. To się wytnie. Bo mi słońce grać, dlatego aha, okej, tu się wycięło, tak, elegancko. I wybiłeś mnie. Pani kontynuuje. Tak. Koło Świnoujścia? Świnoujście. Znalazłam na Park Fortnite fajny nocleg, mam nadzieję, że będzie fajny. Zrelacjonujemy. Okay. A czy dojedziemy do tego miejsca, do którego chcemy? To zobaczymy. Także szykujemy się, rozpakowujemy i w drogę. Hej, przygodo! Ja idę po naklejki. Zobaczymy, gdzie one tutaj są. Nie wieje wam, dziewczyny? A, tu są nasze naklejki. Zobaczcie. Tak, są tutaj. Tutaj są. Dobra, to ja idę nakleić. Najpierw MKM Hobby. Tutaj Hobby. Pyk. Czy jest równo? Jak córka zobaczy, to wiecie, tutaj nie ma lipy. Musi być elegancko. I tu jeszcze znaczek YouTube'a. I jeszcze Instagram. I co, dobrze się trzyma? Chyba tak, nie? Tak. Chyba tak będzie okej. Okay. No i dobrze. A jednak małe poprawki muszą być. Tak, o, no tak, tak. Teraz jest prosto. Komisja? Jest prosto. Dobra, no to jest prosto. O, słuchajcie, jeszcze dwie takie rzeczy chcę wam pokazać. Tutaj w bagażniku jestem. Zobaczcie, jaką mieliśmy przygodę ostatnio. Ta rurka. To jest odprowadzenie... Dzień dobry pani. Dzień dobry. To jest odprowadzenie, przedłużenie tego wlewu wody. No i zahaczyłem i pękło. No i trzeba było to wymienić. Także to jest wymienione, taka rurka. I dodatkowo jeszcze, zobaczcie, kupiliśmy takie kliny pod koła. Bo ja zawsze się denerwuję, czy na przykład, żeby najazdów nie podstawiać, to pod koło taki klinik, pokażę wam z tej strony. O, pod koło taki klin można podłożyć i wtedy on elegancko blokuje nam, a w ogóle go nie widać. Jakbyśmy najazd tutaj nałożyli, no to ten najazd jest bardzo mocno widoczny i od razu widać, że ktoś tutaj kempinguje i tak dalej. A taki najazd, o, taki klin nam blokuje. Ja zawsze się stresuję, że gdzieś tam przechodząc wyrzucę na przykład bieg z jedynki na luz i ręczny, nie wiem, nie będzie trzymał. I w tym momencie samochód nam może zjechać, jak staliśmy na Transalpinie. Taki mocny wiatr był. Ja cały czas się denerwowałem, że ten samochód może nam się gdzieś sunąć. Jakieś tam cegłówki, kamienie podkładałem i tak dalej. A teraz będziemy już mieli takie swoje
kliny, dwa. Dokładnie. Także będziemy spali bezpiecznie. Elegancko? Dziękuję. Elegancko. Dziękuję. I z tego jakże urokliwego miejsca Matylda chciała kogoś pozdrowić. Proszę bardzo. Dokładnie. Chciałam pozdrowić moją przyjaciółkę Helę i życzę jej miłej majówki i w ogóle, bo się nie spotkamy w majówkę, no bo jedziemy, ale w szkole się jakoś zobaczymy na pewno i pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Helena, pozdrawiamy cię. Mama też pozdrawia. Tak. Pozdrawiamy Helenę i jej rodziców. Tak. I jej siostrę. I kota. I kota. Nocleg. Musieliśmy trochę zmienić plany, bo w miejscu, które znaleźliśmy, było niestety zamknięte szlabanem, więc nie mogliśmy wjechać. No i przejechaliśmy w inne miejsce. Też ciekawe. Także my teraz już idziemy spać. Moje dziewczyny już właśnie śpią. Znaczy, jeszcze nie śpią, ale już leżą w łóżeczkach. I mówimy wam dobranoc. I widzimy się za chwilę. Jak zostaniecie, to się widzimy za chwilę. Tak nocowaliśmy w tym miejscu. To jest taki bardzo fajny parking, który znaleźliśmy na Park Fortnite. Wrzucę wam GPS-a. I tutaj mamy, zobaczcie, co tu jest. Tu mamy prom. Prom do Świnoujścia. Bo dzisiaj jedziemy przez Świnoujście dalej na Rugię. Także jakbyście chcieli właśnie sobie tak spędzić noc, to tu jest bardzo dobra miejscóweczka. No i cóż, tyle. Zostańcie z nami, zobaczcie, gdzie wylądujemy później. I stoimy w kolejce. A właśnie zjeżdżały samochody z promu. Tak, także przypłynął prom, mamy farta. Farta, po prostu udało nam się. No pewnie trzeba było sprawdzić godziny, nie? Jest 8:05. Jest 8:05, więc... Jest dobrze, ten zakładamy, czas jest dobry. Tak, o, pięknie i wjeżdżamy już, super. I będziemy się przeprawiać przez Świnę. Żebyś na środku chyba, tak? Tak. Jeszcze trochę i to już będzie historia, ten prom, nie? Albo będzie tylko atrakcją turystyczną. No bo tunel jest budowany. Tak. Nie? Nie wiem, kiedy zamierzają go skończyć. No ale kiedyś będzie można przejechać się po prostu pewnie, tak myślę, jako atrakcja turystyczna. No dobra, to zaparkowane. Idziemy na górę? A idziemy, co tam? Idziemy. Zobaczcie, jeszcze jest miejsce, nawet tam za tymi samochodami jest miejsce, także... A nie, chyba nawet nie ma, bo tam niektóre samochody zostały jeszcze, także faktycznie mieliśmy farta. A tak sobie patrzę na nasz samochód tutaj z góry i widzę, że panele mamy brudne, więc będzie trzeba na postoju trochę umyć panele. O, a moje dziewczyny tutaj robią sobie sesję zdjęciową. Sesja zdjęciowa zrobiona, tak? No nie będziemy pokazywać, jakie fajne zrobiliśmy. Tajemnica. Jak chcecie, zapuścicie wejść na Instagrama. Okej. No i teraz tak, płyniemy tam. No. A tutaj można, tam jest jeszcze taki most. I tym, za tym mostem też jest jeszcze parking, także jakbyście tutaj przyjeżdżali i chcieli przenocować, tak jak my akurat, przed porannym przepłynięciem promem, to też jest parking i też tam można nocować. Gdyby ten parking, gdzie my byliśmy, był zajęty, to dosłownie parę metrów dalej jest też miejsce do spania. No i tak sobie płyniemy. Czas podróży. Jechaliśmy tutaj 7 godzin, tej odległość 371 km. Zobaczymy, ile zrobimy w czasie tej wycieczki. Słucham? Ale dziwne wrażenie, bo chyba obił się o opony. Tak. No już tutaj dopływamy. No i on tak do tego doku, tak? Czy jak to się nazywa? Tak po prostu troszkę musi poobcierać się. Dziwne uczucie siedzieć w samochodzie i czuć się jak na łodzi. Tak. Dokładnie. No zaraz zjeżdżamy, zobaczcie. Już tutaj dopływamy. Już widać. O, teraz znowu takie bujnięcie było. Ale fajnie.
Wylądowaliśmy w porcie w Świnoujściu. Zobaczcie, jak to ładnie. W poszukiwaniu wody, bo byliśmy na stacji, ale tam jest jeszcze albo w ogóle korek, znaczy nie ma tego pokrętła do kranu, więc znaleźliśmy na Park Fortnite informację, że właśnie w porcie jest taki słupek. I faktycznie ten słupek jest. Tutaj za naszym autem macie słupek, stoi. Zaraz będziemy się obsługiwać tutaj tym. Złotówka to 40 litrów wody, także uważam, że super, super rozwiązanie. Oby takich słupków jak najwięcej, bo to odstresowuje, kiedy po prostu szukamy wody. Ale zobaczcie jeszcze, co ja tutaj wypatrzyłam. W ogóle, o, pięknie tutaj. Bardzo dużo kamperów stoi. I teraz takie moje pytanie do Was, bo my tu jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu akurat. Czy to jest taka miejscówka, że po prostu można sobie stanąć na noc? Czy ktoś tutaj był może? Czy to są jakieś opłaty? Jak to wygląda? No bo my tylko przyjechaliśmy skorzystać z tego słupka, więc nie będziemy jakby tego na dzisiaj potrzebować, ale być może na kiedyś. Czemu nie? Postanowiliśmy się nie przemęczać, a właściwie Krzysiek postanowił się nie przemęczać. No, tutaj ciężko podłożyć ten zbiornik pod wodę i tutaj klapie, więc może nam się uda podłączyć. I tak właśnie patrzymy, że to jest, z tego co nam się wydaje, jest to właśnie system, który widzieliśmy na targach. Tak, ale fajnie, fajnie, naprawdę. Super, super. Ja już właśnie mówiłam, że takich rozwiązań oby jak najwięcej, bo to odstresowuje. Dokładnie. Bo możesz sobie spokojnie ogarnąć sytuację i nie trzeba jeździć, szukać i fajnie, fajnie. Jest naprawdę rewelacja. I teraz będzie mlać. Mam bardzo długi ten wąs, ale lepiej tak, niż się by miało zabraknąć, nie? To prawda. Wcisłeś to! Tak, wcisłem. No i dobrze. A tu jeszcze pokażę Wam, to tam lania wody Wam nie będę pokazywać, ale tu jeszcze jest opróżnianie kasety. My tego już nie potrzebujemy, bo kasetę sobie ogarnęliśmy, ale to też jest, jakbyście potrzebowali. Także lejemy wodę. Ale że w sensie, że już? Tak, my właśnie przekraczamy granicę, tutaj mamy słupki. A, właśnie. Jest tak niewidoczne, że znowu bym przegapiła. No, i jesteśmy w Niemczech. Moje dziewczyny wracają ze spaceru. Chciałyśmy. I co dziewczyny? A ty tam patrzyła królika jeszcze i dwa jelonki, tak? Widziałaś. Tak, a, tu w tym lesie? Tak, tak. Tutaj, tu one biegają, to są te, no. Ale fajnie. Są dróżki, żeby iść i... Daleko do plaży jest? Wiesz co, do plaży nie doszliśmy, dlatego że tam jest kemping. I tam jest taki... Aha. Dalej jest... od tam. Tam. Mniej więcej. No, bo słuchajcie, zatrzymaliśmy się na kawę. Na kawę, na chałkę. I stoimy w takim miejscu. Nie wiem, jaka to jest miejscowość nawet. Ale tam jest główna droga, tam jadą samochody, a my sobie tak stanęliśmy tutaj, zobaczcie. Przycupnęliśmy, można powiedzieć, w takiej zatoczce, na takim wjeździe, bo tu jest wjazd na kemping. Tylko że kemping jest zamknięty, więc stwierdziliśmy, że tak tutaj na te 20 minut, pół godzinki sobie zatrzymamy się i napijemy się kawy. Jeszcze jedna informacja, że jak wchodziłyśmy tam na dróżkę taką leśną bardziej, to była tabliczka i było najpierw po niemiecku, a później było po polsku, że droga leśna. A, po polsku było napisane? Tam był jeszcze adres maila jakiegoś po Aha, polsku. No bo my jesteśmy od granicy kawałeczek. Są informacje też po polsku. No, tutaj jest do granicy ile? Ile to było? 15? 20 kilometrów, nie? 20 kilometrów. No, także jeszcze jesteśmy w zasięgu Polski. Polskim zasięgu jesteśmy. Także zobaczcie, to o czym mówiłem. Tutaj Kawusia się robi. Gdzie pani to jest? O, tu taki, mamy taką chałkę. Chałka gigant. Tak, chałka gigant. Ostatnio byliśmy na urodzinach, naszej koleżanki, naszej przyjaciółki Gosi. I tam była taka chałka dobra. I wyniuchaliśmy, gdzie ją kupić i teraz kupujemy taką chałkę. No, jest petarda. A tam w rogu, jak widzicie, robi się kawa. I to fajnie. O, jesteś się tutaj. Kaczka poleciała tam. To jest park naturalny. W sensie jakiś pewnie... Mhm. Bardzo dużo rowerzystów tutaj jeździ. I także dużo zwierzaków jest. Tak? Dużo zwierzaków, tak, tak. Fajnie, w ogóle tak jest... tak blisko natury tu się czuje, że człowiek jest, nie? Tak, tak. Śmieci w ogóle nie ma prawie. No, tak. Jeden niedopałek papierosa na tym całym spacerze. O. Zobaczyłyśmy. Daleko dość zaszłyśmy, więc fajnie. Okej, no dobra, to co? Postój.
Zaraz będziemy kończyć, bo wypijemy kawę i w drogę. Hej, przygodo! I właśnie tu nam pokazało kierunkowskaz na prom do Rugi, bo tam się wybieramy. I była informacja, że maksymalnie 5 ton. Także jak macie kampera cięższego niż 5 ton, no to nie. To tędy nie. To nie tędy, to mostem trzeba. A my chcemy wypróbować przeprawę promem. Podobno bardzo jest ładnie, około 15 minut. Ale to wszystko Wam powiemy na miejscu. Jak prom będzie jak czynny. Jak prom będzie pływał, bo on też... W internecie jest napisane, że jest czynny, ale no to wiecie, może się okazać, że nie jest. Tak, bo to tam chyba jakoś sezonowo jest, ale to wszystko na miejscu obadamy. No stoją samochody, tylko teraz trzeba zobaczyć, chyba zakupić bilet. Podjadę dobra. Tam. Podjedziemy i wyjdziemy zobaczyć, gdzie tutaj ten bilet się kupuje. I co, udało się coś? Język migowy jest bezbłędny. Ja próbowałam języku twarda, a Państwu ani jedni, ani drudzy, że nie, ale Pan pokazał tak, ja skinęłam głową, no i że na łódce. Także, aha, no to także super. Płacimy na tym, na promie za ticket. Okej. No to płacimy na promie. Tak jest. No i wjeżdżamy na prom. Trochę inny niż w Świnoujściu, taki jakiś mniejszy, nie? Tak, no zdecydowanie mniejszy. Ale fajne. No dobra, i będziemy płacić tutaj, tak? Już u... A, tam pani chyba kasuje pieniądze. Tak. No i super. My mamy na środek stanąć, żeby nie przeważyć łódki. Żeby kilogramy równo były rozłożone. Tak. Ale te większe, zobacz, tutaj ustawiają te samochody większe, nie? Na środek. No. No tak, no rozsądnie, logicznie. No słuchajcie, właśnie tam ta pani, która tam jest, to przed chwileczką podeszła do nas. Zamknę szybę, żeby lepiej było słychać. I zapłaciliśmy 15 euro i 10 centów. Także za naszą trójkę, znaczy dwie osoby dorosłe, samochód i jedno dziecko. Właściwie to 15, bo pani 10 tak, centów nie wzięła. Nie miała wydać. No, także. Z 20. Także jesteśmy zarobieni 10 centów. 15 euro. No. Idziemy na zewnątrz. Tak. Ale fajna moment, atrakcja, nie? No. Super. Super jest, no zobaczcie. W aucie zostało. Podziwia ze szyby. No. Ale jest super. Taki fajnie. Błogi nastrój, nie? No, pogoda się tam dopisała, nie? To tak, pogoda super. Mamy super. I zobaczcie, tutaj przepłyniemy i tam już jest Rugia. A powrót będzie chyba mostem. Tak, no bo trzeba wszystkiego doświadczyć, nie? Dokładnie tak. Popróbować wszystkich dróg. Tak, no. Jesteśmy ciekawscy. Ale mamy fajną pogodę, nie? No, ja nareszcie. Cię kręcę. Nareszcie no. Jest pogoda. A zobaczcie, jeżeli chodzi o ilość samochodów, no to pół promu jest zajęte. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam jest atrakcja, na którą zmierzamy, bo wybieramy się do Prory. To jest taki spacer w chmurach. Czyli ponad, właśnie nie w chmurach, tylko ponad wierzchołkami drzew. Taka platforma widokowa. Krzysiu mówi, że nie wie, czy będzie chciał tam wejść. Będę chciał. Będziesz? Pewnie, że tak. Dobrze. Ja chcę tam wejść, a Matylda będzie musiała. Bo rodzice każą. Nie, to żartuję oczywiście. No generalnie wybieramy się tam, także jak chcecie zobaczyć, o co chodzi, no to zostańcie. No i zaparkowaliśmy samochód tam. A teraz idziemy tam. Idziemy na taką ścieżkę spacer w chmurach. Jak Magda mówiła. Pokażemy Wam to, jak to wygląda, ale póki co no musimy pójść kupić bilet. Ale tutaj z tego, co widzimy, to są jakieś takie fajne atrakcje. Jest też parking. Także no spoko, zobaczymy. Idziemy do kasy. No i słuchajcie, weszliśmy już, kupiliśmy bilet. I Magda powie, ile zapłaciliśmy. My wzięliśmy bilet rodzinny, bo on kosztuje 29 euro. Za dorosłego jest 12,50, a za dziecko 9,80. Albo 9,50. Tak 9,50. 9,50 Matylda zapamiętała. Więc nam się bardziej opłacało wziąć po prostu bilet rodzinny. Aha. No i to tyle na tej chwili. No i to tyle, a my idziemy... Słucham? Jeszcze... Mamy tam jeszcze ten parking, nie wiem, czy mówiłeś o kosztach? Nie, nie mówiłem. 2,50 kosztują 3 godziny, każda kolejna rozpoczęta to jest 1 euro. Także też fajnie. No zobaczymy, ile czasu to nam zajmie w ogóle, no, nie? Ale i tak koszt jest taki do... no fajny. I jeszcze tam jest
taka jakaś dodatkowa atrakcja, taki park zabaw dla dzieci, mini park. No zobaczymy, podejdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Także jak macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda, to zostańcie z nami. No, a my idziemy tam na górę. Ale jeszcze, kochanie, wyżej. To jest dopiero początek. To jest taki, tak. A jeszcze tak, słuchajcie, tak króciutko o tej ścieżce. Ona powstała w 2013 roku, czyli Matylda ma już ile? Prawie 10 lat, nie? No tak, I ma w tym najwyższym punkcie ma 40 metrów. O, Jesus. To dużo, nie? To dużo. Także to, co tutaj, to nie jest koniec sytuacji. Wisienka na torcie będzie później. Jak dziewczyny, trzęsie się trochę, co? Trzęsie się, no. No, zobaczcie, pierwszą wysokość, pierwszy etap za nami. Tak to wygląda z góry. I teraz jest taki łącznik. I tym łącznikiem, tutaj jak już się wejdzie, to tym łącznikiem idzie się dalej. Na tej wysokości właśnie, tak na wysokości drzew, tak jak zaczynają się gałęzie. Także, no, ciekawe miejsce, naprawdę ciekawe. Ale pięknie, słuchajcie, no pięknie, bo wiosna, wszystko kwitnie, ptaki śpiewają. Wszystko spod ziemi wyłazi. Na szczęście nie idziemy blisko ziemi, to nie wejdzie na nas. No. Ale czad. Ta główna atrakcja, to jest, zobaczcie, tam i tam musimy wejść na górę. Ale czad. No i jakbyście się zdecydowali na taki zjazd, to tu jest bramka i kosztuje to 2 euro. Tutaj się wrzuca, 2 euro to kosztuje. Jest zjazd na takich matach. A ci, którzy się nie zdecydują zjechać na tych matach, to mogą albo windą zjechać, albo zejść schodami. Ale Matyśka się zdecydowała. Pan właśnie instruował ją. No i za chwilę będzie zjeżdżać, także chodźcie, zobaczymy, jak ona sobie poradzi tutaj. No już Matylda zjeżdża. Słychać ją. Nie widać, ale słychać. Było cię słychać już z daleka, wiesz? I jak podobało się? Fajne wrażenie? Tak? Polecasz? Tak. Polecasz zdecydowanie? Tak. Super. Jumbach, bo tutaj są takie, no widać, że to są takie złączenia małe. Tak.
Aha. Ja tak cały czas jechałam, no. A słychać ci było, wiesz, z daleka. Wiem. Nalepiona, za odwagę. Tak się spodobało, że córka jeszcze raz jedzie. Wsiada do windy, my tutaj poczekamy na dole z mamą. I bye bye. Bye bye, córeczko, dobrej zabawy. Pa. Pa. Tak się spodobało, że Matylda jeszcze raz jedzie. No i tutaj słychać ją. Słychać. Uwaga. I co, fajnie? Super. No to petarda. Zrobiłeś zdjęcie? Tak, udało mi się. A, no to super. Ale słuchajcie, tutaj naprawdę jest wysoko. No. Naprawdę tu jest wysoko, także... Brawa dla tej pani. Piona, córa. Jeszcze raz piona. I z mamą piona. Słuchajcie, idziemy teraz opłacić parking. Taki mamy bilecik. Magda wyczytała, że nie można mieć banknotów, tylko bilon. Znaczy tak mi przetłumaczyło Google, więc banknoty można mieć, ale chyba nie akceptuje 20, a mieliśmy tylko 20. 2,50. 2,50. Tutaj mamy 2,50 euro. I co? Gotowe. Kartę dobrze. I teraz tam podjedziemy i powinno nam otworzyć szlaban. To wyjeżdżamy. Tak, jedziemy. Wjechaliśmy na parking, żeby się zorientować, czy na nocleg na przykład można by było tutaj zostać. I zobaczcie, jak się wjeżdża na parking, to mamy taki znak. Namioty, przyczepy i kampery. Zakaz. Także niestety nie możemy tutaj zostać. No i musimy jechać dalej. Czekamy dalej. Czegoś innego poszukać, no. A na Park Fortnite ten parking był oznaczony jako, że tak, więc... Że można i że jest bezpłatny, a nie można i jest płatny. Tak, i w ogóle też jest płatny, dokładnie. No. Także trzeba zweryfikować. Czasem na Park Fortnite faktycznie już te informacje są nieaktualne, no. Nie? Taka sytuacja. Taki widok miał być z ośrodka wczasowego, który wymyślił Hitler. Pomysł był taki, żeby w 8 dużych budynkach zlokalizować właśnie ośrodek wczasowy u wybrzeży wyspy Rugia z taką piękną plażą. Cały ośrodek miał mieć 4,5 km, strasznie dużo. Miał mieć 20 tysięcy miejsc i generalnie wszystko pięknie, ładnie, ale nie doszło do skutku. W 1936 roku rozpoczęli budowę i po wybuchu II wojny światowej budowa została wstrzymana, więc generalnie budynek nie stanął w całości. Po II wojnie światowej stwierdzono, że bez sensu, żeby on tak sobie stał, więc zaczęły tam stacjonować wojska rosyjskie, później wojska z NRD. No a w momencie, kiedy już jakby zamknięto koszary, to budynek znowu stał, świecił pustkami i niszczał tak naprawdę. Około roku 2011 zdecydowano, że trzeba coś z tym zrobić i rozpoczęło się od schroniska młodzieżowego właśnie w 2011 roku. 16 milionów euro poświęciła renowacja. W tej chwili stworzono 96 pokoi, 40 miejsc noclegowych. Także całkiem sympatycznie. A oprócz tego mamy tutaj też dom pogodnej starości, to co przyuważyliśmy spacerując. I wiele z lokali mieszkalnych, z lokali przeszło w ręce prywatne. Część budynku też niestety stoi jeszcze w ruinie. Ale widzieliśmy, że tam już jakieś prace się posuwają. Jest tutaj też Muzeum Prory i Muzeum tych wojsk z NRD, które stacjonowały swego czasu. Ciekawe miejsce, pięknie zlokalizowane. No i warto sobie tutaj przyjechać na spacerek. Powoli dzień zmierza ku zachodowi. My już też przyszliśmy do samochodu i pokażę wam, jak zaparkowaliśmy i gdzie będziemy nocować. Tutaj jest taki parking. Tutaj można wjechać samochodem i to jest taki półpiaszczysty, pół taki z kostki zrobiony ten parking. Tutaj za nami już nikogo nie ma. No tu można by było na trawie wjechać, ale tutaj jest taka barierka. No i tak zaparkowaliśmy. A tutaj, słuchajcie, zobaczcie, tutaj mamy
Tutaj mamy peron kolejki w Prora. I tak się zastanawiamy, czy tutaj zostać, czy nie, ponieważ no, trochę blisko tego pociągu jest. Chociaż ten pociąg bardzo cicho jeździ. Tutaj naprawdę tego pociągu w ogóle prawie nie słychać, bo już przed chwileczką przejechały dwa pociągi. I tak naprawdę jak one tutaj podjeżdżały, to w ogóle nie było ich słychać. Także no zobaczymy, zastanowimy się jeszcze. A póki co tak jesteśmy ustawieni. I być może tutaj właśnie będziemy szli spać. Także dziękujemy bardzo, że byliście, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Jak się podobało, to łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz do nas. Co myślicie o takiej formie przekazu Wam różnych informacji i pokazywania różnych miejsc dla nas ciekawych. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli napiszecie komentarz. Trzymajcie się i do miłego. Dobranoc, cześć, hej.